Droga kochana rodzino Radio Maryja, ten miecz pochodzi z czasów, kiedy trzeba było właśnie przy pomocy miecza bronić naszej wiary, bronić religii. I bronić naszej tożsamości. Dzisiaj ta obrona jest w dalszym ciągu niezwykle aktualna. Wobec tych wszystkich zagrożeń, o których mówił w swojej homilii ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, o których mówił ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk. Dzisiaj musimy znowu bronić wiary, musimy bronić polskości, musimy bronić naszej tradycji, naszego światopoglądu, naszego stylu życia. Nie przemienimy się, tak jak chcieliby niektórzy, w taką wielonarodową, wieloetniczną, pozbawioną korzeni masę, którą dzisiaj zamieniają się niestety narody wielu krajów Europy, ale że pozostaniemy Polakami, dumnymi chrześcijanami. Ojcze dyrektorze, tak, jestem proszę, tutaj, z tej proszę, strony. Proszę, a ojciec dyrektor jest tutaj, ale tu jest drugi tak. Ojciec dyrektor. Panie premierze, ojcze dyrektorze, tak, chciałbym na ręce ojca przekazać ten miecz. Niech. Szanowni Państwo, insynuowanie, że Kościół jest w jakikolwiek sposób nieoddzielony od państwa, jest zupełnie nieuprawnione. Jest nieprawidłowe i nieprawdziwe po prostu.